O ile dobrze pamiętam, pierwsze moje takie jako młody chłopak, gdzieś piąta, szósta klasa szkoły podstawowej, to był rok około 60. Tam był taki przysiółek, do tej pory tak zwany Rybień, tam się spaliło około, o ile pamiętam, około 10-11 zabudowań. To była późna jesień przed samą zimą. Te zabudowania, to były po zabudowania już takie stare, bardzo często były zazwyczaj kryte słomą. Jak się zaczęło palić, a wiatr był dosyć mocny, także wiatr zrzucał te kiście słomy z dachu na dach, z dachu na dach i to płonęło wszystko tak. Takie założenie było, że ci ochotnicy, którzy bardzo często się udzielali w transporcie do pożaru, swoich koni pożyczali. No. Ja byłem taki chłopak, byłem w domu przy koniem, przybiegł taki pan jeden też i mówi, odprzągaj konia od swojego wozu, bo tam się Rybień pali. No i my przybiegli do remizy, wóz wyciągnęli, już był ten wóz na gumowych kołach i wio. No ja mogłem mieć, proszę pana, wtedy chyba gdzieś 11-12 lat. No. No, takie straże ważniejsze, że tak powiem, jak ja była Straż Powiatowa z Nowego Sączu czy Skrynicy, oni mieli te stary, pamiętam dobrze, Star 20 na wyposażeniu, do nim przyjeżdżali, a straże takie gminne jak u nas w Łabowej i nie wiem nawet, czy była wtedy w Nowej Wsi straż, czy nie, ale to, co ja wiem, w Łabowej, no to był wóz konny. Bardzo często do pożaru. Jak był ciągnik w pobliżu, bo ciągnik był wtedy chyba jeden na terenie gminy, to miała spółdzielnia produkcyjna, tak nie było traktorów. A tak to tylko, kto w pobliżu konika miał, no to... W Maciejowej palił się Zarotyński Kazimierz. Tam do tej pory jest taka mała chałupka postawiana, duży dom był. To było w same święta Wielkiej Nocy też byłem tutaj. Ale wtedy to już wóz ciągniony był przez ciągniki. Tak, no już było. To był dokładnie gdzieś 60. chyba, 4 lub 5 rok Wielkanoc. Tak. Później następny pożar to był, jak się palił kościół cerkiewny w Maciejowej. To był 70. chyba 4 rok, tak? Bo tak gdzieśmy zgłoszenie dostali gdzieś tak o pół do trzeciej po północy. To był też potężny pożar. Tam jest obecnie nowy kościół postawiony, a tam była XVI-wieczna cerkiew grekokatolicka. Odsłużyła później po wojnie jako kościół rzymokatolicki. Tak. I następny pożar, taki, którym brałem udział dosyć duży, to był, jak się tutaj w Łabowej, pod lasem tam, paliły zabudowania pana Mołotca. To tam się spaliły chyba wtedy całe zabudowania. To domy były postawione po wojnie, nowe, drewniane. No wcześniej, co mi tatuś opowiadał, oni mieli bardzo często ćwiczenia mieli bardzo często, zazwyczaj to były w dni świąteczne, wolne od pracy, bo tu każdy miał swoje zajęcie, to była taka wieś rolnicza, można powiedzieć. No to jak ktoś w polu nie pracował, to gdzieś w lesie pracował, żeby z czegoś żyć, prawda? No to bardzo często w dnie świąteczne jakieś wolne, to sobie organizowali tutaj ćwiczenia. Ćwiczenia gaśnicze, ćwiczenia z musztry. O. Tatuś no, był po tym po wojskowym, po szkole tej kawalerii, prawda, no i z musztry to on ich tam bardzo często, prawda, zwroty, prawda. Śmieszne to było, ale nieraz jak, prawda, zbiórka była, no to żeby tak odliczali 1, 2, 3, to nie, tylko tak starszy sikawkowy, młodszy sikawkowy, ogoniasty, drabiniasty występ. Tak. No później to się to rozwijało dynamicznie, trzeba przyznać, bardzo młodzi, bardzo chętnie tak. I teraz widzę, że wstępują, była potrzeba budowy nowej remizy, większej, ta, która obecnie stoi. No to też częściowośmy w czynie społecznym budowali. Bardzo chętnie ludzie, bardzo chętnie. Trzeba przyznać, że no i to, co ja pamiętam z tą władzą gminną, to były zawsze w porządku takie były. Stosunki się poprawnie układały, także to nie było większych problemów. No.
czy coś tam do paliwa trzeba było dołożyć, czy to, czy jakiś wóz dokupić, czy sprzęt, to zawsze. Tak samo i z tymi strażami, z Krynicą, prawda, zawodowymi, czy z Nowym Sączem też, to co ja wspominam, to zawsze. Na każde zaproszenie, na zebranie, coś, to ktoś przyjechał, ktoś tam coś obiecał, coś zawsze podpowiedział, to były dobre stosunki. Straż ogólnie się trzymała zawsze i trzyma się. Trzeba przyznać, że to jest chyba jedna z organizacji, która jest dla Boga i dla ludzi, o tak powiem. Pierwszy samochód, to co ja pamiętam, tośmy dostali z komendy powiatowej z Nowego Sącza, to była Dodge'a. To był wóz powojenny, amerykański, powojenny Dodge'a to była. Taka bez kabiny, bez niczego, sześciocylindrowy, bardzo paliwożerny. No ale to już były cztery napędy, to gdzieś można nim było. No później następny wóz to był, też żeśmy dostali, ale to już chyba już nie pamiętam, trzy to z Krynicy, z Nowego Sącza. To był ten Żuk, tak, później był nowy Żuk, to już był zakupiony, później był Star, a jeszcześmy dostali Stara 20, no ale on tu nie, on stał długo tam na tym. No później go skasowali, bo on w ogóle się nie nadawał. Ta stara remiza jeszcze, stara drewniana remiza, prawda? To było takie jedno pomieszczenie i u góry tam były takie pomieszczenie dwa. Jeszcze pamiętam pierwszą syrenę, nie było jeszcze prądu, albo były przerwy w dostawach prądu, bo bardzo częste były. No to któryś jak dostał zgłoszenie, najczęściej do gminy ktoś dzwonił czy do sołtysa, to przybiegał syrenę do ręki i kręcił. No i wtedy się zlatywało, co się dzieje, a tu i tu się pali, no trzeba było wtedy zostawić wszystko, jakieś obowiązki były, no i lecieć. No, nie było takie umundurowania, no w czym człowiek stał, tym leciał. Nie było tak munduru, że tu wskakuje, przebiera się. Później do tego jakieś bluzy tam gdzieś coś my dostali, a tak to było, no. No to jest nowa generacja, to jest ten Żuk, który był po tej Dodge dany. No były te akcje jeszcze takie, jak były te powodzie, o, no ale to już nie były przypożarowe. To i tam jak Krynicę zalewało, no tośmy bardzo dużo tam z tego, prawda, trzeba było te studzienki poza tego zamulane od tego, żeby tą wodę odpompować, to bardzo dużo brali udziału, tak, to tam się działo. Później tutaj czyściło się studnie, prawda, po 97 roku, po tym zalaniu, zawada, to wszystko, no to była robota strażaków. Pompowaliśmy, żeby się oczyszczały, tak. Sanepid tam im dawał bodajże jakiś środek do odkażania i to była nasza robota. No, co wspominam, no, taką współpracę, ja bym powiedział, takie koleżeństwo, jakieś spotkanie na zebraniach, prawda, przy jakimś dniu strażaka, poświęcenia tych pojazdów, prawda, bo to zawsze z okazji patrona straży pożarnej, prawda, to co roku było u nas poświęcenie na placu kościelnym pojazdów, no i nabożeństwo miłe. Później spotkanie, miłe pogawędka, to tam to prawda. O, tu jest najmłodszy syn, który jest tutaj strażakiem, Sebastian. Strata, był jeden brat, prawda, Józef, on już nie żyjący, powiem, wyjechał do Stanów, no i później ja. No już, jak już w 70 roku, jak już wróciłem na stałe do Łabowej po odbyciu służby wojskowej, no to już byłem, no. Jeżeli tylko byłem poza domem, nie poza terenem, no to się uczęszczało we wszystkim. No i po mnie to syn przejął, no. A jeszcze są takie małe wnuki, że tylko by oni, każdy by chciał być strażakiem. Do Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpiłem w wieku 15 lat, najpierw do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a później do
czynnych strażaków? No ja zdecydowałem się, no bo tata był w straży, bracia byli w straży, jak ja byłem jeszcze mały. No i po prostu mnie to zainspirowało, no i wstąpiłem do straży. Jeśli chodzi o odruchów, którzy działają w Ochotniczej Straży Pożarnej, no to praktycznie ta liczba się nie zmienia dużo, bo jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Ogólnie to mamy druhów 63, młodzieżówki 22 osoby i 9 honorowych strażaków. W ostatnich latach, w 2012 roku, udało się nam pozyskać nowy samochód marki Mercedes. W 2018 roku udało się nam pozyskać samochód marki Volkswagen Crafter, to jest też samochód ratowniczy. No i tak się zmieniało, że dążyliśmy to, żeby był jak dobry sprzęt, specjalistyczny, no i na obecną chwilę udało się nam dużo takiego sprzętu pozyskać. A jeśli chodzi o akcję, no to taki duży pożar, co pamiętam, no to jak się paliła leśniczówka na Uchryniu, to była zima, noc, śnieg duży, trzeba było się ścieżki robić do punktu czerpania wody, żeby nie brakło, no i ta akcja trwała praktycznie cały dzień. Na Sobotwinach, w których też braliśmy udział, ewakuowaliśmy ludzi z krzesełek za pomocą drabin, a grupa specjalistyczna z Krynicy, z Państwowej Straży Pożarnej, ewakuowała technikami linowymi. W straży jestem od 2012 roku. Dlaczego wstąpiłem? Myślę, że dlatego na pewno, że raz, od małego już byłem zainteresowany strażą. Myślę, że przez to, że straż mam po sąsiedzku. Druga sprawa jest taka, że między innymi pradziadek był zaangażowany w tworzenie tej straży. Dużo też w domu zawsze było opowiadane o tej straży, o tym, co dziadek opowiadał, więc to są takie główne przyczyny, dlaczego jestem teraz właśnie w straży. Przez te prawie 10 lat, odkąd jestem w tej straży, wszystko zmieniało się bardzo dynamicznie. Wszystko się działo szybko, sprawnie, sprzęt był coraz lepszy, nadal jest na bardzo wysokim poziomie, co nam ułatwia wszystkie akcje ratownicze, ratowniczo-gaśnicze, powodziowe. Najczęściej do zdarzeń, do jakich wyjeżdżamy, na pewno są wypadki. Akurat mieszkamy przy tak ruchliwej drodze, gdzie te wypadki są naprawdę dość często i niejednokrotnie zdarzało się, że były tragiczne te wypadki. Praktycznie co roku uczestniczymy w akcjach przeciwpowodziowych, mniejszych bądź większych, no to już w zależności jest od pogody, ale odkąd pamiętam, to jeszcze nie było takiego roku, żeby jednostka z Łabowej nie wyjechała do tego typu zdarzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza jednostka jest najstarszą jednostką na terenie gminy, jako pierwsza jednostka, w ogóle tutaj jedna z pierwszych jednostek w całym powiecie, została wprowadzona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Co za tym idzie? Wiąże się to z dość sporymi obowiązkami, bo musimy wyjechać na każdą akcję, na każdą potrzebę Państwowej Straży Pożarną, kiedy jesteśmy powiadamiani syreną. Oprócz tego każdy ze zdruchów dostaje też telefon, dostaje SMS. Warto też wspomnieć, że OSP w Łabowej od wielu lat ma jeden z najlepszych czasów w powiecie, jeżeli chodzi o wyjazdy. Od momentu zadysponowania do momentu osiągnięcia pełnej dyspozycji do wyjazdu. Więc no tutaj akurat jesteśmy na piedestale, można tak powiedzieć, wśród OSP. Od 12 roku życia należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łabowej. Ona bardzo dużo ma działalność. Bierzemy udział w różnych imprezach okolicznościowych, zawodach, konkursach czy turniejach. Od sprawnościowych zawodów po też teoretyczne, tak ogólnopolskie turnieje wiedzy pożarniczej. Prowadzimy też działalność związaną z wolontariatem. Między innymi prowadziliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt dla schroniska w Powroźniku.
Zbieraliśmy maskotki dla dzieci ze szpitala z Prokocimia. W porównaniu do chłopaków jest więcej dziewczyn w drużynie. No tak, jak mamy w drużynie 22 osoby obecnie, no to tak około 12-13 z tego jest dziewczyn. Wstąpiłam do drużyny, ponieważ jak poczułam taką potrzebę, jak zobaczyłam, jak mój tata, na przykład dziadek, przychodzili do straży, potem też brat. I po prostu poczułam taką potrzebę, żeby się zapisać, no i to zrobiłam w końcu. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to na pewno chciałabym być w OSP, a jeżeli chodzi zawodowo, no to nie wiem, nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, ale na pewno będę robić coś związanego z ratowaniem życia. Jesteśmy w straży, jesteśmy strażakami w OSP Łabo. W straży jesteśmy 2018 roku. Moja kuzynka najpierw była w straży i właśnie ona nam poddała taki pomysł i potem nam się to wszystko tak spodobało. Chcielibyśmy jeszcze uczestniczyć w tych zajęciach drużyny młodzieżowej i dalej być w OSP Łabowa. Planuję tutaj zostać w młodzieżowej drużynie pomorzelniczej. A w przyszłości mam nadzieję, że zostanę tutaj strażakiem OSP i będę uczestniczył w akcjach. Czego bym życzył? No wszystkiego najlepszego. No, jak najwięcej wody w sikawce, jak najmniej pożarów. No i zdrowia. Młodzi, żeby się garnęli, żeby... Ale żeby myśleli patriotycznie, nie żeby tam ktoś im w głowie robił mętek przez to, bo dzisiaj te media wszystkie to potrafią. A strażacy się nie dadzą, my się nie damy. Nie, jesteś twardy. Nam tak szybko nikt w głowie nie zawiesza, prawda? Tak jest, to wam młodzi wszyscy życzę. Dla nas życzyłbym dalej sukcesów takich jak do tej pory w zawodach przykładowo. No i żeby się ta straż rozwijała jeszcze w znacznym stopniu. No a przyszłym pokoleniom, żeby po prostu dalej tak funkcjonowało jak teraz, albo jeszcze lepiej. Czego mogę życzyć naszej jednostce? Na pewno tego, żeby rozwijała się tak dobrze jak dotychczas, albo i nawet jeszcze lepiej, żeby tego sprzętu nigdy nie brakowało, żeby było tyle samo powrotów, co wyjazdów i oby było jak najbezpieczniej. No to dla naszego OSP życzę samych powodzeń, mało akcji, bo akcje są związane z nieszczęściem, które nie jest dobre na świecie. Żeby zawsze było wystarczająco sprzętu, żeby się nic nie psuło i żeby miał kto jeździć na akcję i pomagać. Na kolejne 100 lat życzymy OSP Łabowa jak najmniej pożarów. Ponadto w imieniu całej naszej jednostki chciałem podziękować pani wójt, pani Marcie Słaby za dotychczasowe zaangażowanie się, pomimo tak krótkiego czasu, na jakim sprawuje ten swój urząd. Chciałbym również podziękować panu ministrowi Edwardowi Siarce za całą pomoc okazaną dla naszej jednostki i myślę, że ta współpraca między nami będzie się układała jak najlepiej.